Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne i dzisiaj naszym gościem, naszą gościnią jest Kaja Sosnowska. Cześć Kaja. Kaja jest fotografką, filmoznawczynią, aktorką i już absolwentką Szkoły Kreatywnej Fotografii. Mówię już, bo będziemy rozmawiać o Twojej wystawie dyplomowej, ale zanim o niej porozmawiamy, to chciałam Cię zapytać o te światy Twoje artystyczne, ponieważ na stronie internetowej piszesz, że próbowałaś poruszać się w różnych światach. Co to są za światy? Wiesz co, tak może ja zacznę od początku, bo jak byłam dzieckiem, to oprócz tego, że miałam marzenia nie jak każde dziecko, żeby zostać właśnie aktorką, piosenkarką czy księżniczką, tylko chciałam zostać instruktorką narciarstwa, nie wiem czemu. Ale jakby takie umiłowanie do obrazu było we mnie od samego początku i ja pamiętam z dzieciństwa i później jak byłam nastolatką, że ja miałam taką maniakalną miłość do zdjęć pod tytułem do przeglądania zdjęć. Moi rodzice mieli albumy i ja te albumy, takie wiesz, wywołane analogowo zdjęcia z różnych tam okresów życia. I ja te albumy oglądałam, no przysięgam Ci, dziesiątki razy, jak nie setki. W kółko oglądałam te albumy. No i potem jakby właśnie pojawiło się to aktorstwo u mnie, to wyszło tak naturalnie, bo mama mówi, że ja zawsze jako dziecko kochałam tam, nie wiem, mówić wiersze, albo jak ona mówiła, robiła mi zdjęcia i mówiła, no teraz bądź wesoła, teraz smutna, teraz się popłacz, a teraz coś, to ja wszystkie te emocje potrafiłam pokazać. No i zapisała mnie na kółko teatralne, no i tak poszło, że ja już odkąd skończyłam, nie wiem, 9 lat czy ileś, to zaczęłam występować na scenie i później już, jak już mi przeszło, że będę instruktorką narciarstwa, to oczywiście zdecydowałam, że pójdę do szkoły teatralnej i żeby się nie zagłębiać w szczegóły, nie poszłam do tej szkoły teatralnej z takiego powodu, że głupie, no ale trudno. No byłam zakochana w sporo starszym chłopaku, który mi powiedział, że jak zdam do szkoły, to on wie, że ja go zdradzę z aktorem, więc on mnie rzuci na wszelki wypadek. No to ja powiedziałam, że nie zdam do tej szkoły teatralnej i nie zdałam, no, taki błąd mój. Może nie, bo nie wiadomo, gdzie bym było, prawda, gdybym zdała. No i tak myślałam w mojej głowie, co tu zrobić, żeby być jak najbliżej tego teatru, tego filmu, tego wszystkiego. No i wymyśliłam, że filmoznawstwo, no, taka nazwa trochę ma wspólnego z filmem. No to pójdę na to filmoznawstwo, to właśnie jeszcze Kraków to było moje miasto ukochane i od zawsze wymarzone i ja jakby wiedziałam, że to musi być Kraków, więc zdałam na to filmoznawstwo w Krakowie. Dostałam się, skończyłam te studia, w międzyczasie cały czas grałam w teatrze, grałam w różnych przeciekawych projektach, między innymi, bo to może być związane potem też, dlaczego ja taką wystawę zrobiłam, grałam w alternatywnej scenie teatru nowego, która mieściła się, nie wiem, czy ty kojarzysz Kokon, taki klub gejowski słynny? No to w Krakowie był taki bardzo, bardzo słynny gejowski klub Kokon, legendarny, który niestety już jest zamknięty. I tam przy tym klubie właśnie działała ta nasza scena, ona była w ogóle w nieczynnym darkroomie tego klubu. I tam jakby wszyscy, którzy tworzyli tą scenę, no to byli gejami i byłam ja i jeszcze jedna koleżanka na to wszystko. No i graliśmy bardzo ciekawe tam spektakle, więc ten teatr jakby cały czas był. Ja też pracowałam wtedy w agencji castingowej. No i tak z tej agencji castingowej wyniknęło właśnie to, że ja zaczęłam chodzić na plany filmowe, najpierw jako statystka, potem jak były jakieś tak zwane spady, czyli ktoś był umówiony, ale nie przyszedł, a ja pasowałam na przykład do roli, no to mówili, to idź na plan, zagraj za tą osobę. No więc ja szłam i grałam na przykład, nie wiem, jakąś martwą prostytutkę w bramie albo jakieś różne inne dziwne rzeczy. I tam mnie gdzieś zauważyli i mimo właśnie tego, że nie miałam tej szkoły, to dostałam propozycję najpierw, był taki serial Detektywi, żeby tam zagrać jedną z tych detektywek, ale ja wtedy byłam w takim okresie życia, że nie ja, tylko teatr i ambitne produkcje.
No a potem dostałam, jak kończyłam studia, dostałam propozycję właśnie ze szpitala i tak sobie pomyślałam, że i miałam wtedy 24 czy 5 lat, coś takiego. I mówię tak, dobra, już ten chłopak, który mi zabraniał, on już go nie było, to ja mam tą propozycję, to spróbuję zdać do szkoły teatralnej, jak się dostanę, to odrzucę i pójdę na kolejne studia, a jak się nie dostanę, to nie będę się wygłupiać i po prostu przyjmę tą propozycję. No i jakby zdałam te egzaminy, nie dostałam się do szkoły, no też podejrzewam, że byłam już troszkę za stara po prostu jak na szkołę teatralną, no bo tam 25 lat to już jest dość dużo. Albo po prostu się nie dostałam. No i się zgodziłam właśnie, że w takim razie to wystąpię w tym serialu. No i moja ta przygoda z tym szpitalem trwała jakieś, myślę, nie pamiętam, 7 czy 8 lat, no długo. I to mi dało możliwości finansowe, no bo zarabiałam lepiej, wiadomo, niż przeciętny Polak. I to spowodowało, że ja zaczęłam podróżować. Jak zaczęłam podróżować, to zaczęłam robić zdjęcia. Najpierw robiłam telefonem, jakieś krajobrazy, tam właśnie trochę reportażu. Później dostałam pierwszy aparat w ogóle w prezencie, taki kompakcik, więc zaczęłam robić tym kompakcikiem. Jak już robiłam tym kompakcikiem, to zaczęłam fotografować mojego narzeczonego, który jest muzykiem. Jeździłam z nimi w trasy i robiłam zdjęcia koncertowe. Jemu jakieś tam pierwsze sesje, zupełnie takie, jak ja na nich teraz patrzę, to... No ale wiadomo, takie były początki, że te pierwsze sesje, potem kupiłam pierwszy poważny aparat, drugi poważniejszy aparat, ludzie zaczęli się do mnie zwracać z prośbą, że chcieliby sesje zdjęciowe i chcieliby mi za to płacić. Ja mówię, jak to chcieliby mi za to płacić, jak co ja tam wiem? I postanowiłam właśnie wtedy pójść do tej szkoły i jakby zaczęłam fotografować coraz więcej. To była taka naturalna tranzycja z tego serialu, filmu. No ja grałam w międzyczasie jeszcze w jednym, ale te zdjęcia i jakoś one mnie tak pochłonęły, że zaczęłam coraz więcej, coraz bardziej. Potem dostałam tą propozycję pracy właśnie w Answer jako fotograf tam modowy i jakby to tak samo naturalnie przyszło, ale myślę, że wiesz, że te światy, bo mówisz, że różne światy, ale one są podobne, no bo to jest wszystko jakby ten krąg taki twórczy, mocno kreatywny, artystyczny, bardzo też intensywnie związany z obrazem, no bo filmoznawstwo też jakby wiąże się z tym, że patrzysz w pewien sposób jakąś klatką na świat, więc to jest wszystko takie powiązane, no ale ten przeskok nastąpił tak niezauważalnie, nie wiem nawet kiedy. Miałam taki moment, że właśnie jednocześnie fotografowałam i grałam, a teraz już głównie fotografuję. To ja trochę wyjaśnię, jak to się stało, że w ogóle rozmawiamy, ponieważ na jednej z grup facebookowych zamieściłaś jedno zdjęcie z cyklu, które obecnie jest twoją wystawą, i zapytałaś o to, czy ktoś mógłby podpowiedzieć, gdzie te zdjęcia mogłabyś pokazać. To zdjęcie tak mocno przykuło moją uwagę, że przeczytałam cały post, a później sobie zapisałam twój profil, bo byłam ciekawa, co się dalej stanie z tym zdjęciem i byłam ciekawa pozostałych zdjęć. I ty mi później dosłałaś, jak już się dowiedziałam się, że jest wystawa i te zdjęcia pokazujesz, wysłałaś mi pozostałe zdjęcia, to pomyślałam sobie, szczególnie to pierwsze zdjęcie, to, które tam zamieściłaś, było tak mocno filmowe, że tak naprawdę to wyglądało, spokojnie mogłoby być kadrem z jakiegoś bardzo intymnego, bardzo czułego filmu. I teraz dojdziemy do tematu naszej rozmowy, głównego tematu naszej rozmowy, czyli twoja wystawa Sceny z życia, której bohaterami są twoi przyjaciele. Czy mogłabyś o niej opowiedzieć? To też wyszło, to jest ciekawe, bo ja jestem taką właśnie bardzo intuicyjną osobą i ja nie mam czegoś takiego, że jakoś bardzo planuję rzeczy. I to też wyszło zupełnie naturalnie i tak jakby było jakąś naturalną konsekwencją tego, co tam się działo u nas w życiu. Ogólnie ja miałam dziekankę na tych studiach z powodu pandemii, bo stwierdziłam, że studiowanie fotografii w pandemii online jest bez sensu. I zanim jakby ta pandemia wybuchła, to mój pomysł na tą wystawę był zupełnie inny, bo miałam też trochę podobny, ale inny, bo miałam jeździć właśnie z moim Kubą, mieliśmy jechać w europejską trasę, on mieć koncertową, która pierwszy koncert był miał być 2 dni po wybuchu pandemii, więc jemu to z dnia na dzień właśnie odwołali. I chciałam pokazywać takie właśnie życie pomiędzy, czyli nie to życie na scenie, tylko życie za sceną, te takie momenty, których ludzie zazwyczaj nie widzą, nie znają,
i właśnie miałam przebywać cały czas z nimi na tej trasie. No ale to umarło, wiadomo, no bo te trasy, no on już 2 lata nie grał, teraz dopiero mu coś wraca. No i ja w międzyczasie zaczęłam pracę w Answer i tam albo tego samego dnia, albo jakoś bardzo w zbliżonym czasie do pracy przyszedł Tomek. Tomek to jest jeden z bohaterów mojej wystawy i Mikołaj to jest ten, który na tym zdjęciu, na które zwróciłaś uwagę, jest wytatuowany i tak ma smutną minę, a Tomek to jest ten, który go obejmuje. No i przyszedł Tomek i Mikołaj już pracował dużo wcześniej tam, tylko jakoś tak nas nie połączyło. A jak przyszedł Tomek, to myśmy się w sekundę tak zakumplowali, bo siedzieliśmy jako ci nowi na tak zwanych pakszotach, na drugie zmiany od 15 do 22, sami tam w tym ciemnym pomieszczeniu, gdzie tylko te zdjęcia tych torebek, butów, pasków, majtek robiliśmy. I spędzaliśmy godziny ze sobą i nam było bardzo dobrze, bardzo śmiesznie, dużo rozmów, dużo różnych głupot i jakby to była taka osoba naprawdę, która... Czasem tak masz, nie? Że kogoś widzisz pierwszy raz w życiu i od razu czujesz, że to będzie ktoś dla ciebie ważny, istotny i bliski. No i przez Tomka, jakby wiadomo, Mikołaj jest jego partnerem, więc poznałam się z Mikołajem i zaprzyjaźniłam się z Mikołajem równie mocno. No i przerodziło się to właśnie we wspólne spędzanie czasu, wspólne wycieczki, wyjazdy i tak dalej. I ja tak naturalnie, w ogóle nie myśląc, że to będzie dyplom, jakby to kompletnie nie miało z tym nic wspólnego, zaczęłam ich fotografować i robić im zdjęcia. I oni się bardzo też przyzwyczaili do tego, że ja im robię zdjęcia, bo ja nie wiem, czemu oni są obaj fotografami, może mi odpowiedzą, ale na przykład jak pojechaliśmy na wycieczkę do Salonik, to robili zdjęcia komórką. Albo prawie nie robili zdjęć, albo mieli analoga z jednym filmem i kliknęli tam dosłownie malutko. A ja jak taka oszalała, wiesz, chodziłam z tym aparatem i setki zdjęć. I właśnie wtedy zrobiłam, i wtedy jakby taki pomysł mi kiełkował jeszcze wcześniej, bo miałam taką sesję też z inną parą gejów, Maćkiem i Maćkiem. Taką typową miałam zrobić właśnie sesję ich, taką couple photoshoot. No i poszliśmy w takie miejsce, w ogóle już prawie za Krakowem, takie gruzowisko, nie wiem, wysypisko, nie wiem jak to nazwać, obok którego biegła droga i ja im tam te zdjęcia robiłam i jakby i mimo tego, że to było dalej i gdzieś poza centrum, to miałam takie wrażenie, że ludzie się patrzą, ci co przychodzili, że jakiś tam koleś przyjechał golfem i zwolnił i tak, takie poczucie, wiesz, takiego dyskomfortu. Jak chciałam im zrobić zdjęcie, jak się całują, to się schowaliśmy. Nie wiem, czy to były krzaki, czy nasyp, co to tam było, bo już nie pamiętam. I to mi dało dużo do myślenia, że mówię, kurczę, robię takie zdjęcia, które setki fotografów robią tysiącom par, typu trzymają się za rękę, całują się, nie wiem, przytulają. I dlaczego my się czujemy niekomfortowo robiąc to? Dlaczego czujemy się niekomfortowo, jak jeden człowiek robi zdjęcie drugiemu człowiekowi, nie? I wtedy mi zakiełkował ten pomysł, że może sfotografuję różne pary homoseksualne w takich sytuacjach właśnie intymnych, takich sytuacjach codziennych, w których jakby to była sfotografowana para hetero, to nikt by się nie zdziwił i ludzie by mówili, o jakie cute, jakie słodkie, o i tam milion lajków na Facebooku, kocham to. No, a w międzyczasie właśnie się ciągnęła ta przyjaźń z Tomkiem i z Mikołajem i tak zrobiłam im takie zdjęcia właśnie w salonikach, jak się całują. Taki filmowy właśnie mocno kadr w takiej kontrze, że tylko były ich cienie widoczne. I tak mi wtedy zaświtało, że mówię, po co ja mam opowiadać o różnych ludziach, jak mogę tam opowiedzieć coś więcej niż tylko to, że pokażę zdjęcia całujących się par gejowskich, że ja może mogę opowiedzieć o jakiejś intymności, o czułości, o bliskości, o związku, o zmaganiach w tym związku, że też jestem z nimi blisko, to pewnie będę mogła jakby też z aparatem, w cudzysłowie, podejść bliżej. No i to zdjęcie jakoś tak i chodziłam i myślałam, i to było w październiku, i ten dyplom się już zbliżał, a ja tak dalej się nie mogłam zdecydować. No i po prostu pewnego dnia się zapytałam chłopaków, że taki mam pomysł i czy może oni by chcieli. Powiedziałam im, że no jest odważny i zrozumiem, jak nie będą chcieli się pokazać, no bo to też wiąże się z tym, że się narażą, wiadomo, na hejt, krytykę. Nie każdy wie o pewnych aspektach ich związku, nie każdy rozumie pewne aspekty ich związku. A oni powiedzieli, że jasne, okej. Od razu jakby się zgodzili, spodobał mi się ten pomysł. No i tak przeszliśmy właśnie do realizacji. Ale to wyniknęło tak bardzo, bardzo naturalnie. Nie było to nic zaplanowanego, czy tego, że ja sobie czegoś nie wiadomo jak wymyśliłam, tylko przyszło właśnie do mnie. Czy były jakieś trudne momenty? Praca z chłopakami była bardzo łatwa,
pod tym względem, że jakby bardzo dobrze się ze sobą czuliśmy. Oni akceptowali każdy mój pomysł, mimo że tam była, no wiesz, nagość na przykład, czy właśnie opowieść o tym, że żyję w otwartym związku. I oni się zgadzali na te wszystkie pomysły, tylko Mikołaj, mimo że Mikołaj, czyli ten właśnie wytatuowany chłopak, mimo że dla mnie osobiście on jest przepiękny i w ogóle ma taką urodę, że taką trochę z modela, taką twarz, niesamowitą twarz, jak ja kiedyś taka wtręta szybka robiłam mu zdjęcia właśnie w Salonikach na Targu Rybnym, taką sesję zdjęciową mu zrobiłam. I jak fotografowaliśmy go, to ci panowie Grecy tam, którzy tam te ryby sprzedawali, to krzyczeli za nim German model, mimo że jest z Polski, ale... Więc jakby mimo, że ja widzę w nim bardzo dużo piękna, takiego po prostu dla mnie piękna, no to Mikołaj jest trochę osobą, która nie do końca się lubi, stąd też jest ta opowieść o jego depresji, więc myślę, że mogę o tym powiedzieć. I on nie widzi siebie tak, jak ja go widzę, więc jakby jedyna trudność była taka, że nie zawsze on akceptował to, co widzi na zdjęciu i ja albo musiałam to poprawiać, albo spróbować sfotografować go tak, żeby on się z tym dobrze czuł. I to nie jest kwestia nagości, bo na przykład on nie miał problemu z tym, tylko bardziej na przykład jak wygląda jego twarz, czy nos, czy tam takie rzeczy. Ale to jest chyba jedyna rzecz, którą sobie przypominam, że w jakiś sposób... wzbudzała pewien rodzaj, nie wiem, rozmowy czy dyskusji, ale nigdy ona nie przeniosła się na to, że na przykład on powiedział, że to zdjęcie nie i koniec, czy coś, że on mimo wszystko zawsze akceptował moje wybory, więc bardziej było to, że była jakaś praca nad tym, żeby on nie czuł dyskomfortu sam ze sobą w momencie, jak ja fotografuję takie intymne momenty z nim, nie? Bo mi się wydaje, że to jest z jednej strony zaleta, a z drugiej strony trudność, kiedy współpracujesz właśnie z osobami, które same fotografują, bo one sobie zdają sprawę z tego, jaką siłę ma fotografia, jaką władzę ty, trzymając aparat w ręku, masz nad nimi. Stąd było to moje pytanie o te trudności. Wydaje mi się, że może oni mi zaufali, bo znają moją pracę i wiedzą, jak ja ich wcześniej pokazywałam, zwłaszcza Mikołaja, bo ja właśnie Mikołaja bardzo dużo fotografowałam. Ale też u nas to się przerodziło w to i jestem im za to bardzo wdzięczna, że to, że oni są fotografami, dało mi tylko same dobre rzeczy z tego wyszły, bo na przykład Mikołaj jest bardzo takim estetą i perfekcjonistą i on mi dał dużo ciekawych wskazówek dotyczących na przykład oświetlenia czy kadrowania, że on siedział na przykład też na Pinterestie czy Instagramie i wyszukiwał i mi wysyłał masę inspiracji, tak, sam z siebie to robił. Ja mówię, o kurczę, i na przykład to zdjęcie w wannie, ja miałam trochę inny pomysł na to zdjęcie i to miało być zdjęcie w łazience, ale inna miała być jakby stylizacja kadru, a on mi wysłał, ono wyglądało inaczej, było w ogóle w dzień i tak dalej, ale wysłał, i chyba w rzece to było, ale wysłał mi parę, która się przytula. Ja zobaczyłam tą parę, mówię, kurczę, jak wsadzę do tej wanny, i tam się będą tak przytulać, więc głównie to było to, że oni mnie inspirowali i dawali mi wskazówki. Na pewno nie było to, że mnie ograniczali albo oceniali w jakikolwiek sposób, czy mówili mi, co mam robić, albo jak oni by to zrobili, bo są przecież fotografami, to zupełnie nie. Czyli poczekaj, to nie był dokument, tylko to była taka trochę dokument, ale trochę taki dokument aranżowany. Tak, tak, tak. I ja nawet tam chyba o tym mówiłam, że to nie, no wiadomo, nie złapiesz takiego kadru, wydaje mi się, dokumentując tylko to, bo żeby na przykład oświetlić to zdjęcie w wannie, tak jak ja je oświetliłam, no to były całe, wiadomo, przygotowania, bo to jest też śmieszne, że jak oni są w tej wannie i ona jest od dołu podświetlona, to wyglądało tak, że ja na desce do krojenia trzymałam tealighty, jedną ręką jakby przytrzymywałam je do wanny, a drugą się odchylałam, żeby zrobić to zdjęcie, więc tam no było dużo pracy przy kadrach, bardziej chodziło o to, że to są takie kadry, które się u nich w życiu po prostu wydarzają. Bo ja też, tak jak zauważyłaś, że te zdjęcia są filmowe, no to w mojej głowie było to marzenie, żeby to były takie właśnie filmowe jednak. Nie? Więc to nie było tak, że ja przez przypadek trafiałam na takie kadry, tylko ja je sobie wymyśliłam i potem nad nimi pracowałam. Ale na przykład jak są zdjęcia, na których jest kot, jak jest to zdjęcie w ogrodzie, no to nie było tak, że myśmy tego kota tam ułożyli, tylko była sytuacja, że oni sobie siedzą, piją wino, rozmawiają, śmieją się, ja tam robię zdjęcia, przyłazi kot i siada, bo jest ich kotem, jest z nimi blisko i jakby to pod tym względem nie było aranżowane. Nie?
A ile czasu trwały zdjęcia? Ile czasu z nimi byłaś? Wiesz co? To było 4 albo 5 spotkań u nich w domu. I każde trwało, no myślę, mogło trwać 2 do 4 godzin. Czyli na takim jednym spotkaniu robiłam 2 do 3 zdjęć maksymalnie. W ten sposób wyglądało. Już nie wiem, czy to zdjęcie, które właśnie, chyba to trójkowe zdjęcie, to było zdjęcie, które było jedno spotkanie stricte pod to zdjęcie i to było najtrudniejsze zdjęcie w ogóle do zrobienia. To zdjęcie, na którym są we troje, tak? Wspomniałaś, a teraz ja cię o to zapytam. Oni żyją w otwartym związku. Tam pojawia się trzecia osoba w tej całej historii, całej opowieści. I powiem ci, że dla mnie ich opowieść o ich otwartości mnie w ogóle bardzo zmieniła i dużo mi dała, i dała mi zupełnie też nową perspektywę na patrzenie na związek, bo jest coś takiego, że no, w naszym społeczeństwie no to jest to bardzo źle oceniane i pokutuje to jako to, że ktoś na pewno w związku musi być nieszczęśliwy albo uzupełniać sobie jakieś braki. I dużo się złego słyszy, i oni nawet powiedzieli, że jako geje w społeczności gejowskiej, gdzie to jest troszkę bardziej jakby rozpoznawane, akceptowane, to że oni nawet w tej społeczności są z tego powodu oceniani. Może to jest ich życie prywatne i co to kogo obchodzi. I patrząc na to, jaką oni mają głęboką relację, jak oni się szanują i kochają, a mimo to potrafią się otworzyć na nowe doświadczenia, bo po prostu tacy są i taką mają potrzebę. Było dla mnie bardzo inspirujące i stwierdziłam, że jest to bardzo ważna część ich historii, bo ja jakby przebywając z nimi, no to wiem jakby o tych wszystkich historiach właśnie z innymi osobami, które oni mają. No i zapytałam ich właśnie, czy też mogę o tym opowiedzieć i oni powiedzieli, że tak, jasne, bo oni mówią o tym otwarcie, nie wstydzą się tego i tak naprawdę to jest problem tych osób, które się o tym dowiadują, że tego nie akceptują, a nie ich, prawda? No i myśleliśmy, że będzie bardzo ciężko w ogóle znaleźć trzecią osobę, która by się zgodziła wystąpić. No i na tym zdjęciu wystąpił ich taki przyjaciel, z którym oni oboje mieli coś więcej, ale to nigdy się w jakąś tam poważną rzecz nie przerodziło, ale są z nim blisko i właśnie zgodził się wystąpić na tym zdjęciu. I też było to super, bo bardzo był otwarty i taki był akceptujący i bardzo była z nim praca przyjemna, bardzo. Bo pomyślałam, widząc to zdjęcie, że to jest jednak trochę ryzykowne, ponieważ już jakby wybierając ten temat, pokazując ich intymność, ich fizyczność, no już jakiś wchodzi w taki temat trochę tabu. No pewnie dla jakiejś takiej, wiesz, zamkniętej grupy ludzi, którzy się tym tematem interesują, albo są oswojeni, albo przebywają w takim ośrodku, nie. W takim środowisku nie, ale już dla takiego przypadkowego widza, z którym domyślam się, chciałabyś złapać przez te zdjęcia kontakt, to może być szokujące, podwójnie szokujące. Nie dość, że widzi dwóch gejów, którzy są razem i w intymnych sytuacjach, to jeszcze dodatkowo wprowadzasz trzecią osobę do tego świata. Nie obawialiście się tego? Czy ty się tego nie obawiałaś? No bo jakby w ich imieniu trudno chyba się wypowiadać, nie? Ale jak to wyglądało z twojej perspektywy? Wiesz co, trochę się obawiałam bardziej ze względu na nich i na to, że mogą zostać zranieni, bo tego bym bardzo nie chciała. Ale powiem ci ciekawostkę, że na przykład na wernisażu, bo na wernisażu były osoby z różnych środowisk, w większości oczywiście z tych środowisk artystycznych, związanych mocno też ze środowiskami LGBT i akceptujących, i dla nich oni mówili, że ich to wcale nie zszokowało, ale były też z innych środowisk. I co jest ciekawe, te osoby nie czytały tego zdjęcia. One go nie rozumiały, one się zastanawiały, jakby w ogóle nie odebrały tego, że to może być o otwartym związku, tylko mówiły, tu opowiadasz o historii ich miłości, a tu nagle jest jakieś zdjęcie z trzecią osobą, o co chodzi? Więc mi się wydaje, że w ich pojęciu nawet nie mieściło się to, że ja bym mogła o czymś takim opowiedzieć. Jak wytłumaczyłam to, oczywiście byli bardzo zdziwieni, mieli milion pytań, dużo ludzi miało bardzo dużo pytań, nawet jeden z moich jakby wykładowców ze szkoły, który nie zrozumiał, też pytał, jak to, ja mówię, że to jest o tym, mówi, jak to? Ale też wydaje mi się, że te zdjęcia, mimo tego, że są takie właśnie jak mówisz, że opowiadają o takich
aspektach związku, to ja się starałam, żeby one były bardzo takie subtelne. Wiesz, to nie było takie epatowanie seksualnością into your face, tylko żeby to było w miarę takie delikatne, nie takie, wiesz, pornograficzne czy bardzo mocne, więc to złagodziło, mam wrażenie, trochę ten odbiór, który mógłby być może być bardziej negatywny, czy mogłoby się więcej w naszą stronę wylać właśnie, nie wiem, hejtu czy pytań, gdyby to było jednak mocniejsze. Nie wiem, jak ty to odczułaś, ale ja się tak starałam, żeby to nie było zbyt takie mocne, nie, w odbiorze. Ja się z Tobą zgadzam, bo to jest tak, że ja obejrzałam te zdjęcia i to jakby zarejestrowałam, ale nad nim się nie zatrzymałam. Jakby czytałam jako jedno z całego cyklu. Dopiero później, chyba za kolejnym czy trzecim razem, jak obejrzałam te zdjęcia, to wróciłam i dopiero wtedy wiesz, odkodowywałam całą tę trójcę, która w ogóle jest pięknie skomponowane, to zdjęcie. Ale w ogóle tak pomyślałam też, jak wspomniałaś o tym swoim pierwszym pomyśle, o tym, żeby fotografować pary. To kiedyś była, już dawno temu, taka akcja Niech nas zobaczą. Kojarzysz? Takie były billboardy. To były takie billboardy, już nie pamiętam, no, któreś z takich fundacji tańczowych to zorganizowała, że w Polsce pojawiły się billboardy z parami homoseksualnymi. Różnymi. I to były takie bardzo proste zdjęcia. Dwie osoby trzymające się za rękę, obejmujące, nie epatujące jakoś bardzo taką emocjonalnością, ale no, po prostu sfotografowane pary. I to prawdopodobnie byłoby podobne, znaczy ten twój pomysł byłby podobny w tym klimacie, jak ta kampania sprzed wielu lat. Ale to, co jest u ciebie nowe i to, co mnie urzekło, to jest takie właśnie wejście w intymność i to jest taka opowieść właśnie filmowa. Myślę, że film sam w sobie mógłby być trochę nudny, ale te zdjęcia mają taki czar, takie ciepło, są bardzo wrażliwe, delikatne i tak jak mówisz, gdzieś to zdjęcie to też jest moje wrażenie odbiorcy. Ginie w całym cyklu i nie jest rażące w żaden sposób. Ale zapytałam, bo domyślam się, że wiesz, osoby, które są powiedzmy mniej empatyczne albo nastawione anty, mogłyby to czytać inaczej. Ale chciałam coś, ty też o tym wspomniałaś, ale chciałam cię jeszcze zapytać o to, czego ty się od nich nauczyłaś, robiąc ten cykl. Oj, bardzo dużo. Nie wiem, od czego zacząć. Nauczyłam się tego, że jakieś takiego, że oni mają coś takiego w sobie, że oni się bardzo wspierają, oni się bardzo różnią, ale jakby kochają się w tych swoich różnicach i to, jak oni nawzajem ze sobą reagują i się sobą opiekują w pewien sposób i akceptują siebie. I ja miałam takie spojrzenie na to, że jak wiele rzeczy, na które ja na przykład zwracam uwagę w moim związku, albo które mnie denerwują, irytują, albo moich oczekiwań jest nieistotnych w takim kontekście, że nie wiem nawet, jak to opisać, że one nie są ważne, bo ta bliskość i czułość jest najważniejsza, i jak jesteś ze sobą w taki sposób, to się może nie rozwiąże, bo nie rozwiążesz, wiadomo, wszystkich swoich problemów, ale będzie ci z samym sobą łatwiej i lżej. Coś takiego jakiegoś, nie wiem, dobra i też tego, że ja mogłam to obserwować na co dzień i to, jak oni właśnie ze sobą funkcjonują i się wspierają, bardzo dużo mi dało i też od nich się nauczyłam. Ten cały temat właśnie otwartego związku dał mi też właśnie inne spojrzenie na relacje, na miłość, na bycie z drugą osobą, na akceptowanie potrzeb drugiej osoby też, bo na to, żeby nie stawiać granic albo wymagań, na to, żeby być czułym na tą drugą osobę i czujnym na tą drugą osobę. Nie wiem, może to jest takie zawiłe, bo to jest ciężko mi ubrać w słowa, ale to jest jakiś rodzaj takiego czegoś, takiego odczucia, takiej emocji. I to wejście w ich świat mi na to pozwoliło i dzięki temu bardzo wiele na przykład pozytywnych zmian w sobie zaobserwowałam, też w swoim związku, też nauczyłam się wiele o sobie i o swoich jakby emocjach. A jakie są reakcje widzów, tych, którzy widzieli tę wystawę? Wiesz co, pozytywne bardzo. I nawet ja miałam taką odrobinę
takiego niepokoju, nawet nie o siebie, bo wiadomo, o chłopaków, że może ich spotkać jakaś przykrość ze strony odbiorców, że jakieś, nie wiem, dostaną niepochlebne, nie wiem, wiadomości, komentarze, cokolwiek. Ale nic takiego się na szczęście nie wydarzyło i ludzie właśnie bardzo pozytywnie odbierają. I też nawet Tomek mówił, że osoby od nas z pracy widziały te zdjęcia i mówiły, że teraz oni coś lepiej zrozumieli na temat jego miłości, wrażliwości, emocji, albo też ich relacji, albo ogólnie relacji, że mieli takie rozmowy właśnie z ludźmi, że otworzyło im to oczy na pewne rzeczy i to jest super. Trochę jest tak, że chciałabym, żeby ta wystawa trafiła właśnie do takich osób niezwiązanych z tematem, bo mi się wydaje, że najprędzej takie osoby mogłyby się czegoś nauczyć, no bo tak jak mówiłaś, nasze środowisko to znajdzie i pewnie może to docenić i coś tam wynieść dla siebie, ale taką mocniejszą lekcją by to było pewnie dla osób niezwiązanych z tym środowiskiem. A jak Tomek i Mikołaj zareagowali, jak zobaczyli te zdjęcia? Oni je widzieli już w trakcie procesu tworzenia, więc nie byli zaskoczeni jakby tymi zdjęciami, bo też ja w trakcie retuszu też z nimi konsultowałam pewne rzeczy, więc nie było takiego, że o kurczę, ale wyszło, wiadomo. Ale nie, jak był wyeksponowany, bo to wiesz, jednak wchodzisz do galerii, jakieś już jakby wyświetlone, są inne osoby, to jest zupełnie inna historia, inny kontakt. Nie, no szczęśliwi byli bardzo. Bardzo byli szczęśliwi, zadowoleni, ludzie do nich podchodzili, gratulowali, oni dużo o tych zdjęciach też opowiadali i oczywiście Mikołaj nie był Mikołajem, bo oni przyszli wcześniej tam oglądali, jak jest zaaranżowane, jak jest oświetlone. Mikołaj mówi, no nie, no to tutaj tam jest za dużo światła, to zmienimy. Więc to jeszcze jakieś wprowadził poprawki, oczywiście one wyszły wiadomo na plus, bo on ma niesamowite spojrzenie, też robi niesamowite zdjęcia. Więc tak, no byli bardzo, bardzo szczęśliwi z tego powodu. Tak myślę, no mam nadzieję. To jeszcze ci muszę zadać pytanie trochę filmowe, ponieważ jak zobaczyłam tytuł wystawy Sceny z życia, to od razu pomyślałam o Bergmanie i o scenach z życia małżeńskiego. Czy tytuł był jakoś inspirowany filmowo? Mnie zainspirował tytuł filmu i miałam takie pomysły wcześniej, że myślałam, że może nazwę to Sceny z życia miłosnego albo Sceny z życia gejowskiego, że coś tam dodam, tak jak tam jest Sceny z życia małżeńskiego, że dodam jakąś tą końcówkę właśnie. Ale potem pomyślałam, że to by za bardzo tak konotowało odbiór, że naprowadzałoby na odbiór, a ja chciałabym, żeby każdy wyniósł z tego jakiś swój własny wniosek i jak dodam, że Sceny z życia gejowskiego, to będzie nacisk na właśnie że to jest para gejowska. I w końcu zostawiłam tylko te sceny z życia i tak pomyślałam, że każdy sobie tam dopisze, z jakiego to są życia te sceny. A są jakieś takie historie spoza kadru? To, czego nie widzieliśmy na zdjęciach i to, co dla ciebie było ważne? Co się wydarzyło poza kadrem? To może być, bo to nie będzie żadnej konkretnej historii, bo generalnie było tak, że my się spotykaliśmy i mieliśmy ustalone, co będziemy fotografować i mniej więcej jak, więc nie było takich wielu backstage'ów. Najwięcej było jednak wtedy, kiedy fotografowałam właśnie Tomka Mikołaja i Patryka, bo tam było dużo poszukiwań co do tego, jak skonstruować ten kadr, żeby on wyglądał dobrze. I tam między właśnie kadrami wydarzały się różne śmieszne rzeczy i stamtąd mam parę takich właśnie zdjęć, jak oni między sobą reagują, albo się wygłupiają, albo jakieś śmieszne rzeczy robią, ale to są takie historie bardziej właśnie związane z tym, że ten kadr jedyny był taki nie do końca, że ja nie do końca wiedziałam, jak ich ustawić i było dużo prób. A druga taka rzecz, ale ona weszła na wystawę, ale to było ciekawe, jak fotografowałam to zdjęcie, jak Mikołaj z Tomkiem leżą w łóżku, jedno jest takie czarno-białe, tylko widoczne jakby ich ciała i to było jakby w zamyśle o ich życiu miłosnym, to w pewnym momencie Tomek gdzieś sobie wyszedł, a Mikołaj tak zaczął sobie leżeć na łóżku, tak w ten sposób, ja mu zaczęłam robić zdjęcia, mam gdzieś te zdjęcia i coś tam powiedziałam śmiesznego, on się roześmiał i się tak przeturlikał na bok, schował twarz w ten koc i zaczął się śmiać z czegoś. Ja zrobiłam wtedy zdjęcie. I to zdjęcie weszło na wystawę i ono jest jedynym przypadkowym zdjęciem, nie wiem, czy ty kojarzysz, taki właśnie Mikołaj sam kto.
I ono wyszło bardzo dramatycznie. No właśnie, ja myślałam, że to jest zdjęcie, które pokazuje tę depresję, ale to nie. Tak, ale to przez przypadek. To jest jedyne zdjęcie przypadkowe, bo jakby ono, kontekst był zupełnie inny i to było jedyne zdjęcie, które było niezaplanowane, tylko ja je ustrzeliłam i mówię, kurczę, coś w nim jest, ale background i prawda jest tam taka, że po prostu Mikołaj tam z czegoś się chichrał, a ja akurat stałam nad nim, bo ja tak stałam, wiesz, na łóżku nad nim i tak mu właśnie z góry strzeliłam fotę. To jeszcze od razu przypomniałam sobie, że miałam ci zadać pytanie o to, dlaczego niektóre zdjęcia są w takiej ciepłej sprawie, że sepi, a niektóre są czarno-białe. Wiesz co, one wszystkie miały być w tej sepi. Taki miałam zamysł pierwotny, że chciałabym jeden klucz kolorystyczny i żeby to był taki właśnie ciepły klucz. Ale potem jak je zestawiłam obok siebie i też to mi zasugerowała promotorka, one się zlewały w jedno i tak no właśnie zlewały się ze sobą. Nie było tam jakiejś dynamiki, tak mogę powiedzieć. I zaczęłam myśleć nad tym, co tu zrobić, żeby to tak rozbić po prostu. No i wtedy właśnie mi promotorka zasugerowała, że może jakby niektóre były czarno-białe, to by urozmaiciło nieco ten cykl. I to jest ten powód. I jak zaczęłam szukać zdjęć, które byłyby czarno-białe, to wydaje mi się, że to była dobra decyzja, bo one też dodały pewnego rodzaju dramatyzmu, na przykład właśnie to zdjęcie, o którym mówiłyśmy, czy temu takiemu aktowi w łóżku, czy właśnie. Dla mnie głównym zdjęciem o depresji Mikołaja, no to jest to, jak on leży, tam na nim leży kot, a Tomek go trzyma za rękę. No to ono w kolorze tak nie wyglądało, a w czerni-bieli zyskało takiej też dla mnie mocy. Więc wyszło to z takiego prozaicznego zastanowienia się, co tu zrobić, żeby urozmaicić ten cykl, ale uważam, że pójście w to, że one nie są jednorodne, było dobre w końcu. Dla mnie to było też takie przełamanie takiej ciepłoty, ponieważ cały ten cykl jest taki właśnie bardzo ciepły, intymny i aż za ciepły. Znaczy, że już, no, jeżeli pokazujemy parę, która ma swoje momenty lepsze i gorsze, to ten czarno-białe fotografie są takim fajnym przełamaniem i właśnie pokazują ten dramatyzm, te upadki, te momenty takie no właśnie depresyjne, dramatyczne, które każdy przeżywa. Oni są ma 9 lat razem ze sobą, prawda? Tak, oni są 9 lat, długo, długo, no. I też kończyli tę szkołę, którą ja i byli jakby, Tomek był chyba rok niżej od Mikołaja, albo Mikołaj rok niżej od Tomka, ale tam już w tej szkole też się poznali. Czy poznali się, kojarzyli się ze szkoły, poznali się inaczej, ale generalnie ta szkoła ich też łączy, tak jak mnie. Myślę, że te zdjęcia są tak piękne, że chyba każdy chciałby, czy każda para chciałaby mieć taki cykl zdjęć. Super. Bardzo Ci dziękuję, Kaja. Naszym gościem była Kaja Sosnowska i do usłyszenia w kolejnych rozmowach nienormatywnych.